Myślę, że w większości, przynajmniej z naszych obserwacji, też jak rozmawiamy głównie z naszymi mamami, babciami i tak dalej, to jest to w ogóle połączenie dwóch tabu, które są niezależne od siebie, a w tym problemie się łączą, czyli gdzieś wstydu związanego z ubóstwem i wstydu związanego z samym okresem. I to, że one się łączą, jest bardzo trudne, bo nawet jeśli ktoś wie, że ma ten problem, to strasznie trudno poprosić o pomoc, jeśli się wstydzi tego problemu. A jeszcze jak to są dwa problemy, to już jest bardzo, bardzo trudne. I wydaje mi się, że gdzieś było zawsze ciche pomaganie, ale żeby pojawiły się takie inicjatywy, nie wiem, przynajmniej z perspektywy naszej czujemy, że musiało pójść do przodu po prostu takie silne feministyczne hasła i też to, że mamy teraz dostęp do internetu, gdzie znacznie szybciej możemy przekazywać te informacje i znacznie łatwiej nam pozyskiwać osoby, które są przyjazne naszej inicjatywie, bo na początku było więcej osób wrogich niż przyjaznych, więc chyba to, że teraz znacznie łatwiej znaleźć takich przyjaciół i osoby, które chcą z nami działać, tak, takich sojuszników jest bardzo, bardzo wspomaga. W ogóle jest strasznie mało badań na temat ubóstwa menstruacyjnego. Chyba jakieś pierwsze są z lat 90. i na pewno na przykład w świecie nauki to, że zaczęto mówić o feminizacji ubóstwa też trochę pomogło, bo zaczęto po prostu badać ten temat. Ale to też jest takie w miarę nowe podejście do ubóstwa, że nie mówimy ubóstwo po prostu, tylko dzielimy je na różne jakby rozdziały, żeby w lepszy sposób dopasować pomoc do każdego z nich. Ale tak, to faktycznie jest najprawdopodobniej związane ze wstydem i ze stygmatyzacją okresu. Gdzieś inspiracja do zajęcia się ubóstwem menstruacyjnym przyszła z dwóch źródeł. Od pani miesiączki, która już od dawna działa w polskim internecie i edukuje o miesiączce i poruszyła wtedy chyba pierwszy raz temat ubóstwa menstruacyjnego w polskim internecie. A druga motywacja to było to, że dziewczyny zobaczyły dokument o tym, jak kobiety w kryzysie bezdomności radzą sobie z okresem na ulicach Nowego Jorku i stwierdziły, że skoro to się dzieje w Nowym Jorku, to na pewno się to już dzieje się w Polsce. Każdy chciał o tym napisać i faktycznie zrobiło się głośno. Oczywiście na początku to nie był rozgłos typu o, super akcja, tylko no coś te feministki znowu się tam wydurniają, że podpaski i tak dalej. Okazało się, że większość osób, nawet jak czytało te takie niemiłe artykuły, zrozumiało, że po prostu to jest potrzebne. Gdzieś takie pierwsze cytaty w polskiej przestrzeni na temat właśnie tego, jak wygląda ubóstwo menstruacyjne, zwłaszcza wśród młodych osób, które znacznie chętniej o tym mówią. Oczywiście prawie zawsze anonimowo, ale starsze osoby w ogóle nie chcą o tym mówić, bo tabu okresowe trwa. Najczęściej to są argumenty związane z tym, że ktoś ma mieć coś za darmo, a ja nie. I ogólnie główny komentarz użytkowników prezentujących się jako męskie w internecie, bo z takimi głównie mamy styczność, jeśli chodzi o takie wrogie argumenty, to najczęściej jest to, że jak my mówimy, że ludzie potrzebują właśnie za darmo podpasek od nas i to nie jest za darmo, bo my musimy za nie zapłacić, po prostu je przekazujemy i my też nie dostajemy pieniędzy od państwa, żeby pomagać tym ludziom. To nie są pieniądze podatników, za które my kupujemy te podpaski, tylko kto chce, pomaga naszej fundacji. I najczęściej jest tak, że ludzie po prostu mówią, jak kobiety mają mieć darmowe podpaski, to ja chcę darmowe. I najczęściej się pojawiają tak, maszynki do golenia, prezerwatywy, wódka i coś jeszcze. Tak, to by było super, ale trochę inny jakby stopień potrzeby niż środki menstruacyjne, które no są po prostu artykułem potrzebnym do utrzymania odpowiedniej higieny i zdrowia. Wydaje mi się, że większość osób niemenstruujących też w ogóle nie zna na tyle dobrze realiów okresu, żeby wiedzieć, że jak się nie wymieni przez za długi czas tamponu, to można mieć po prostu wstrząs i można trafić do szpitala i to jest naprawdę niebezpieczne.
Więc wydaje mi się, że dużo z tych rzeczy wynika z tego, że ludzie nawet nie wiedzą, czym jest okres. I tutaj podam przykład, który zawsze wszystkich szokuje. Nie rzucałam dzisiaj takich przykładów za dużo, ale bardzo często nawet osoby menstruujące, które gdzieś ma się wrażenie, że może na przykład rodzice powinni przygotować na to, że któregoś dnia przyjdzie ta pierwsza miesiączka, piszą do nas na TikToku, bo to jest platforma, na której mamy najwięcej kontaktu z młodymi osobami, że właśnie dostały pierwszy okres i dlaczego krew jest niebieska, nie jest niebieska, tylko czerwona. Bo ich jedyny obraz okresu, który znają, to jest ten z reklam w telewizji i w internecie. Więc jeśli nawet osoby, które wiedzą, że w przeszłości najprawdopodobniej będą menstruowały, nie wiedzą takich podstawowych rzeczy o okresie, to jak osoby, które nie menstruują i o których po prostu nikt nie dba o ich edukację, nawet z perspektywy najprawdopodobniej rodziców, bo mało rodziców na razie rozmawia o edukacji seksualnej ze swoimi dziećmi, zwłaszcza jeśli nie jest to absolutnie potrzebne. Więc to jest trudne, bo większość osób nawet nie do końca wie, jak wygląda okres i okazuje się, że w internecie są specjalistami.